ksiądz Bogusław Sobusiak, już 18 lat kierujący zakrystią. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Szczęść Boże, tak jak właśnie zostało powiedziane, już od 18 lat jestem w tym samochodzie, samochód zmieniamy, ale po prostu stanowisko obejmuję cały czas. Już zacząłem wtedy, kiedy jeszcze byłem w seminarium, po czwartym roku ksiądz biskup zaproponował i ksiądz rektor wcześniej, ksiądz Stanisław Budzik właśnie powiedział, że jako kapliczny też w seminarium mogę objąć tą funkcję. Codziennie na pielgrzymim szlaku jest Eucharystia. No właśnie, my tak zaglądamy od zakrystii. No właśnie, mogę wejść? Oczywiście, że zapraszamy do środka. Jak wygląda przygotowanie do mszy świętej? Jak długo, ile wcześniej trzeba przygotować wszystko, aby msza święta rzeczywiście była na tym właściwym poziomie? Muszę powiedzieć, że w tym roku to jest szybciej, ponieważ przez pandemię mamy troszkę okrojony tutaj stan liczebny, więc tylko mamy 3 grupy codziennie. Jeżeli jest więcej grup, to oczywiście więcej przygotowania, bo tutaj teraz w tym samochodzie widzimy tam od przodu, mamy i parasole, które używamy podczas procesji eucharystycznej każdego dnia i w razie niepogody. Mamy też tutaj, widzimy właśnie puszki. No właśnie, może tak pokażmy, co mamy w zakrystii na kółkach. Tak jak właśnie wspomniałem, w tym roku jest mniej tych rzeczy, ponieważ jest tylko te 3 grupy. Tu od tyłu mamy całą bieliznę, akurat to jest po właśnie do suszenia. Całą bieliznę liturgiczna. Pod spodem mamy wszystkie alby. Następnie mamy właśnie tutaj lekcjonarze, mamy cały tutaj w tych skrzynkach właśnie, mamy tam kielichy, mamy mszał, mamy wszystkie parametry, mamy oczywiście świece, które są i tam z przodu jeszcze mamy w skrzyneczkach oczywiście zapakowane ładnie też, żeby się nie poniszczyły ornaty i puszki, które używamy codziennie. Jak wspomniałem, teraz przez pandemię mamy mniej tych rzeczy, ale wszystko to, co jest nam potrzebne do liturgii, to co mieści się w zakrystii, w kościołach, my mamy tutaj to i zakrystii na kółkach. A gdzie jest Najświętszy Sakrament? Teraz, jak wspomniałem, przez ten czas pandemii, Najświętszy Sakrament, bo mamy głównie też zmianę trochę trasy, msze są przy kościołach, więc od razu po mszy świętej zostawiamy tabernakulum? W tabernakulum w kościołach. A przy normalnym, kiedy jest pielgrzymka 9-dniowa, tutaj z tyłu też na stoliczku ładnie, żeby zachować wszystkie parametry, które są odpowiedzialne, mamy tutaj włożone i jeździ z nami tabernakulum. O której godzinie ksiądz Bogusław wstaje, żeby przygotować wszystko do Eucharystii? Zakrystia zawsze jest taka, powiem, pilna, dlatego na godzinę, staram się, żeby na godzinę, gdzieś tak na 40 minut przed mszą było wszystko już gotowe. Ile komunikantów jest przygotowanych na tegoroczną pierwszą pielgrzymkę tarnowską? W tej chwili to sobie można bardzo prosto obliczyć. Codziennie jakieś do 1000, w zależności od grup, widzieliśmy przez pierwsze 2 dni, że były grupy ponad 1000, wszystkie, cała pielgrzymka, ta część była ponad 1000, także koło 1000 komunikantów codziennie jest właśnie przygotowywanych na Eucharystię, które później jako ciało Chrystusa przyjmują pielgrzymi. Proszę księdza, chyba krzeseł jest za mało, bo brakuje, tak dużo jest kapłanów. To jak wspomnieliśmy właśnie, krzesełek mamy na samą koncelebrę tutaj właśnie dla przewodniczących, a każdy, trzeba wspomnieć, że każdy już później ksiądz, który idzie w grupie, przynosi własne krzesełko do ołtarza. Ja przyznam się, że korzystam z krzeseł i są bardzo wygodne i potrzebne tak wcześnie mamy rano. Mamy zawsze dla takich właśnie wybranych, też mamy tutaj właśnie, jak tutaj są, przychodzą księża, którzy jeżdżą z nami też tutaj w całej pielgrzymce, mamy krzesełka przygotowane, żeby też mogli godnie właśnie tę Eucharystię przeżyć. A co jest najtrudniejsze w przygotowaniu pielgrzymkowej liturgii? Najtrudniejszy już po 18 latach dla mnie już jest takie, powiem, że już w miarę może nie jestem tak pewny siebie, ale najtrudniejszy z takim wszystkiego, to jest kwestia zawsze obliczenia, jak jesteśmy gdzieś tam, czy na jakieś łące przy lesie, ile będzie pielgrzymów, którzy przyjmą Komunię Świętą, żeby oczywiście każdy mógł skorzystać z tego pięknego daru, jakim jest Eucharystia i przyjąć ciało Chrystusa do swojego serca. Kogo kierownik zakrystii chce pozdrowić? Pozdrawiam oczywiście całą pielgrzymkę, cały zarząd, wszystkich, którzy pielgrzymują i tych, którzy są z nami, łączą się za pośrednictwem właśnie naszego radia RDN Nowy Sącz i tutaj RDN Małopolska. Dlatego wszystkich pozdrawiam serdecznie i zapraszam zawsze na pielgrzymce. Pielgrzymujcie z nami.